Nastroje są, myślę, dobre, jak zawsze u nas w szatni. Też jesteśmy ciekawi, bo nie ukrywajmy, że sporo tych zmian personalnych, zawirowań też około sportowych. No i gdzieś jest taka niewiadoma, ale myślę, że rozwijemy te wątpliwości w poniedziałek i liczymy na to, że zaprezentujemy się dobrze, bo wykonaliśmy naprawdę dobrą i ciężką pracę na treningach i mam nadzieję, że to zaprezentuje. Jesteś niezwykle optymistycznie nastawiony przed tym sezonem, chociaż nie wszyscy akurat tymi optymistami są. To dobrze z jednej strony oczywiście, bo przecież nie ma co tutaj spuszczać głowy, ale biorąc pod uwagę to, co wszystko działo się w tym okresie przygotowawczym, nawet pozasportowo patrzę, no to niektórzy tak no, z dużym niepokojem patrzą na to, jak korona się będzie prezentować. Ja też nie widzę jakichś specjalnych powodów do tego, żeby nie być tym optymistą. Owszem, no, zaszło sporo zmian, ale też nie są te fundamentalne gdzieś postacie, myślę, tej drużyny zostały, więc może i czekamy na jakieś dodatkowe wzmocnienia personalne, ale gdzieś trzon tego zespołu jest i no, nie wydaje mi się, żeby drużyna, która zajęła w poprzednim sezonie piąte miejsce, nagle miała walczyć o utrzymanie. Czyli tego się nie obawiasz? No nie wiadomo, że też nie można stwierdzić kategorycznie, że ta drużyna będzie grała mistrza, ta utrzymanie i tak dalej, bo liga już nieraz pokazała, że nie można tego robić, ale myślę, że nie. Dostałeś od trenera Ginoletti'ego jakieś inne zadanie niż te, które gdzieś tam miałeś wiosną u trenera Bartoszka? No myślę, że trener jeszcze nas uczy tego, czego on nas oczekuje i to, jak będziemy grali, kto będzie grał, to się dowiemy w poniedziałek. A też te zadania, no troszeczkę inny styl gry trener preferuje, no ale to myślę, że każdy trener ma gdzieś swoją wizję, jak ten zespół powinien wyglądać, no i będziemy się starali to realizować. Pierwszy mecz jest bardzo ważny, w zeszłym sezonie korona gra w Zagłębie, wchodzi na wyjeździe, ale go dość tam wysoko przegrała. To dobrze, że zaczynacie, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym tutaj też Rafał pytał, jednak w Kielcach, że te ściany zawsze gdzieś tam wam pomagają? Nie wiem, na pewno ściany pomagają, ale to moim zdaniem to jest nieistotne, gdzie się zaczyna, ważne, gdzie się kończy i jak się kończy, a to, jak korona zaczęła w zeszłym sezonie, to wszyscy pamiętają, a jak skończyła, też pamiętają, więc tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. A jak oceniasz reformę ligi? Bo też każdego tu pytamy, bo podziały tabeli, ale bez podziału punktów, więc tutaj jeśli będzie odpukać jakaś duża strata, no to będzie ciężej ją odrobić. Nie mnie to oceniać, ale moim zdaniem w takim wypadku jest to troszeczkę bez sensu, bo jeżeli już po tych walczy się 30 kolejek od zajęcia jakiegoś miejsca i gra się dodatkowo 7 tak naprawdę, jeżeli drużyna z środka tabeli sobie zapewni w miarę wysoką przewagę nad tymi drużynami, awansuje nawet do pierwszej ósemki, no to już nie ma praktycznie szans na nic innego i odwrotnie, jeżeli ktoś zajmie 9., 10. miejsce i ma już spokojne utrzymanie, no także. No ale to włodarze o tym decydują, więc nie nam to oceniać. A fajnie będzie wychowankowi zagrać z Sandecją w Ekstraklasie? Po raz pierwszy w historii korona? No miałem już tą przyjemność. W stali. Tak, grać przeciwko w takim meczu przyjaźni na trybunach. Na pewno fajne uczucie, no ale jak to się już utarło, że na wojsku nie ma przyjaciół, więc mogę powtórzyć.